Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku w grze Jurassic World Evolution. Kolejny odcinek z kampanii na wyspie Isla Pena. Dzisiaj sobie przejdziemy misję od Izaka. Zostawcie subika, łapkę w górę, oczywiście mile widziane. Bez zbędnego przedłużania intro i lecimy z naszym materiałem. Zapraszam. A zatem jesteśmy już w naszym panelu, gdzie możemy sobie naszą misję aktywować. Achieve a total guest count of at least 1000. Ok, czyli musimy pierwsze co, to musimy zdobyć liczbę gości na poziomie 1000. Zaczynamy. Start. Incubate and release the Hammond Creation Lab T-Rex with rating 300. Ok. Co nam się tutaj oczywiście już zadziało na dzień dobry? Kto musi zostać uleczony? Tutaj małe statko. Co trzeba zrobić, żeby uzyskać 1000 gości? Ja poszedłem po najmniejszej linii oporu i oprócz tych dinozaurów, które mieliśmy z poprzedniego odcinka, czyli T-Rexa, Kratozaura i Metrakentrozaura, zrobiłem sobie jeszcze statko najtańszych możliwych dinozaurów, czyli Strudiomimus i Archaeomnitoninus chyba? Chyba tak. I to wystarczyło, żeby zdobyć liczbę gości na poziomie 1054. Czyli dostaliśmy powyżej 150 gości. To sobie sprzedajmy, to sobie sprzedajmy. To wytwórzmy, to sprzedajmy. Czyli tak, będzie nam potrzebny drugi T-Rex. Wydaje mi się, że dobrze by było zamknąć go w jakimś oddzielnym wybiegu, bo pewnie nasza Rexy będzie chciała się od razu z nim bić. Dodajmy zadanie, bo tu jeszcze coś trzeba będzie, widzę, uleczyć. Adding task, medicate. No, ruszysz się? A, tutaj nie ma bramy, to się nie ruszy, no tak. A teraz już brama jest. I może tu przyjechać. Jakby nie mógł tego zrobić przez płotek. Ale co ja tam wiem. Czy tu musimy zwiększać? Tu nie musimy nic zwiększać. O, tu by się gift shop. W poprzednim odcinku mówiłem, że Rexy nie wzbudza zainteresowania, tak dzisiaj wszyscy idą do platform widokowych, gdzie jest Rexy i nigdzie indziej nie chodzą, bo tu mamy pusto. W restauracji są goście, ale gift shop jest pusty. Tutaj fast food jest pusty, no i close shop, powiedzmy, że jest troszkę ruchu. Czyli co, żebyśmy nie przedłużali niepotrzebnie, wytwórzmy sobie nową Rexy. Troszkę pieniążków już się nam udało odłożyć na tej wyspie, tak więc... Jak widzicie, mamy tyranozaura, który ma 300, bo to jest ta poprzednia. Ale musimy zrobić sobie, wygląda na to, jeszcze jedną, czyli wydajemy znowu 3 miliony. Zobaczmy, czy ja tu coś jeszcze zmieniałem, czy tylko modyfikacja wyglądu. No tak, tutaj zmieniałem. No dobra, czyli jeżeli tak, no to może zmieńmy sobie to w takim razie na Aggressive Instinct, żeby nie była identyczna. A tu w takim razie dodajmy sobie nowe zlecenie, bo choruje ich nam coraz więcej. Skamieliny. Wytwórzmy, wytwórzmy, sprzedajmy, sprzedajmy, sprzedajmy. Wytwórzmy. Aha, jesteśmy już zapełnieni na full, ok. Już nie. Jak widzicie, robię sobie całą masę nowych dinozaurów. I to wszystko mięsożercy i wszystko zostało odblokowane z kontraktów. Dostaliśmy na tej wyspie całą masę mięsożerców do odblokowania. A to akurat spoko sprawa. Research Center mam dezaktywowane, bo nie jest już mi do niczego potrzebne. Wszystko, co jest nam na chwilę obecną potrzebne. Nie chcę Medium Power Station. Wszystko, co potrzebujemy na chwilę obecną w tym parku, mamy już wytworzone. Znaczy zbadane. Wygólmy sobie na przykład tą część wyspy, żebyśmy mogli sobie tu przetransportować naszą Rexy. Bo nie mam pojęcia, co się będzie w tej misji działo. Naprawdę nie wiem, nie wiem. Idę teraz na żywioł, bo nie pamiętam tej misji.
Isla Pena i Isla Sorna są dla mnie bardzo już takie, idę na żywioł, bo nie pamiętam za bardzo co się dzieje, ale możecie później podążać moimi śladami, ewentualnie starać się nie popełniać błędów, które ja popełniłem i które niekoniecznie wy musicie powtarzać. Będziecie o tyle już wtedy mądrzejsi, że ja to zrobiłem i to nie działa. Postawmy sobie oczywiście też jakąś prowizoryczną bramę na Cito. Robimy sobie szybki wybieg na... A, czy Tarek w ogóle się wytwarza? Nie wytwarza się. Dobrze by było jeszcze, żeby się wytwarzała. Czy my mamy tutaj ulepszenia? Mamy success rate 2.0. Mamy lepsze? Nie mamy lepszego. Także dwa razy success rate 2.0. Powinno się udać. Zaraz się okaże. Wracamy sobie do naszego wybiegu. Zróbmy tutaj coś do picia, żeby miała gdzie się zaspokoić pragnienie. O, zróbmy na przykład tutaj taką jedną rzeczkę. Tutaj oczywiście jakieś roślinki również. Coś mi się stało z modyfikacją do terenu i bardzo wolno mi się pojawiają te rośliny. Nie wiem, u was również tak jest, jeżeli instalowaliście modyfikację? Dajcie mi znać w komentarzu, czy u was również się ona coś zaczęło, czy to tylko u mnie się to pojawia i muszę zrobić reinstall tej modyfikacji. Bo naprawdę bardzo wolno się pojawiają te rośliny, za każdym razem jak próbuję stawiać. Okej, tu będzie sobie trochę krzaczków, tu sobie będzie trochę krzaczków, postawmy jeszcze na przykład wieżę widokową, żeby nasi goście mogli się uważnie przyglądać naszej reksji, tutaj drugą i nam zniknęły krzaczki. Tu się postawi jeszcze tutaj jedne, powinno być cacy. Okej, postawmy sobie tutaj karmnik i niech będzie sobie jeszcze Live Bay Feeder. Od ciebie misji już nie chcę, ale od pani doktor jeszcze jakiś kontrakt to bym przygarnął, bo chciałbym sobie... Okej, accept. Powiedzmy, że tą Rexy już sobie tam przeniesiemy. A bo to jest Rexy, więc Rexy z nami zostanie. Była pierwsza, tak więc niech jej będzie, że ona tutaj będzie. Path not connected. Tak, wiem, że ścieżka nie jest podłączona, ale to się za chwilę zmieni. Możemy też od razu sobie tutaj postawić toaletkę, bo to akurat zawsze jest potrzebne. Połączmy sobie to ścieżką. To możemy sobie jeszcze teren, powiedzmy, wyrównać. Tu i tak ten park będzie wyglądał zupełnie inaczej niż to wygląda teraz. Jak przejdziemy sobie wszystkie misje z kampanii, jak skończymy sobie tutaj wszystko robić, to na pewno pokażę wam, nagram odcinek osobny, jak wyglądają moje wyspy, które są zrobione na 5 gwiazdek. Co wy na to? Chcecie taki materiał? Również możecie napisać w komentarzu, czy chcecie taki materiał. Okej. Ranger już sobie tam jedzie, żeby uśpić Rexy, którą przeniesiemy sobie tu. No, wydaje mi się, że wybieg takiej wielkości powinien wystarczyć. Jest chyba większy niż ten, nie? Na pewno jest szerszy. Zobaczymy. Naprawdę nie mam pojęcia jeszcze, jak będę tutaj organizował tą wyspę. Wszystko wyjdzie w praniu. Najpierw skupmy się na tym, żeby nam się ilość pieniędzy na koncie tutaj zgadzała. On sobie wyjdzie i zostanie w tym wybiegu. Ciekawe, czy znowu Rexy rzuci się na samochód. Już jeden mi dzisiaj zniszczyła. Chyba nie trzeba było usypiać.
Ale dla bezpieczeństwa. Gdzie był ten wybieg? Tutaj. Rexy idzie sobie w nowe miejsce. Tu pewnie teraz spadnie ilość gości. Dziwne, że nie wykazują zainteresowania kratozaurami. Ja wiem, że Rexy to jednak jest Rexy, ale no... Tutaj również są inne bardzo fajne dinozaury. Metrakontrozaur może niekoniecznie, ale to również jest ciekawy drapieżnik, no nie ukrywajmy, no jednak są, jest tutaj, są trzy gatunki mięsożerne. Ile mamy gości tu? 85 i widoczność dinozaurów 10 dinków, na ile tu ich jest? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 10 na 10, no proszę. Ja to jednak jestem. Następnym kontraktem od pani doktor jest posiadanie oceny parku na poziomie 4 gwiazdek. My mamy niecałe 3. Wróci Rexy, znów będzie 3 z hakiem. O, jak fajnie, to już nam się skończyło. Herrerazaura chętnie sobie wypuszczę w parku. Gigantozaura, może zostawimy go na Isla Sorne, co wy na to? Chociaż ja wiem, gigantozaur na Isla Sornie. Na Isla Sornie to będziemy raczej robili już sobie spinozaura. Także może gigantozaur wyjdzie tutaj, a spinozaur i hererozaur wyjdzie na Sornie. No, dawaj, Rexy, wychodź, wychodź. I co my będziemy tutaj musieli z tą Rexy zrobić? Co, o co tu będzie chodziło? Mogę zmienić kolor, żeby dwie nie były takie same. No, ale jak już jest... To... 3, 2, 1. Oczywiście cutscenkę zostawię. W poprzednim odcinku wam obciąłem, ale tutaj ją wam zostawię. Nacieszcie oczy i posłuchajcie. Uwielbiam to. Okej, czyli że co? Aha, czyli że co? Mamy zachować wszystkie tutaj możliwe do zachowania z protokoły, struktury, procedury ochronne i tak dalej. Przez 5 minut musimy utrzymać Rexy w jakimś tam stanie. Licznik nam się odliczy. Aha, tu już nie przejadę, okej. Chciałem pojechać na skróty z przyzwyczajenia. Ej, fajnie wygląda tamta ściana dla tamtego T-Rexa, nie? Zostały 3 minuty 55 sekund. A nowa Rexy napierdziela w ogrodzenie. Super. Coś mi mówi, że to nam popsuje ocenę naszego parku. Oj. Czy ona mnie widzi? Idź, idź stąd, idź stąd, idź stąd, idź stąd, idź stąd. Dobranoc. Czyli, że co? Na Isla Muerta i na Isla Takano bawiliśmy się z raptorami, a tutaj bawimy się z Rexy. Nie, no spoko. Także wydaje mi się, że to będzie misja na zasadzie zostań w samochodzie i pilnuj, żeby Rexy nie uciekła. Jeżeli tak to ma wyglądać, to powinno być easy. No, wydaje mi się, że dłużej tutaj będzie trwało całe to usypianie i przenoszenie z powrotem na wybieg, niż żadnej większej filozofii w tym nie będzie. Dlatego wydaje mi się, że to będzie misja właśnie z cyklu takich samych, jak mieliśmy poprzednio z raptorami i... Nie pamiętam, z Deinonychami również chodziło o to samo? Chyba tak. Nie, Deinonychy mi po prostu uciekały, bo miałem ich za mało. Potrzebne były 4, niepotrzebne były 3, ja wyhodowałem 2 i dlatego mi uciekały.
Wraca sobie Rexy na wybieg. Zaraz znowu licznik powinien nam się ruszyć. W tym czasie, co ona tutaj wraca, weźmy sobie drugi zespół. Czy trzeba odnowić tutaj karmniki? Jeszcze nie. W porządku. Nie, dziękuję. Nie chcę cię na razie misji. Aktywujmy sobie kolejny kontrakt. Small Power Station. Ja pierdolę, nie chcę misji na elektrownię. Mam jedną dużą. Wystarcza. Dziękuję. Na razie nie chcę. Może później. Dobra, ona niech ląduje. To sprzedajmy, to wytwórzmy. To sprzedajmy, to wytwórzmy. To sprzedajmy, to wytwórzmy i to też wytwórzmy. I jeszcze raz w te same miejsca. Robimy sobie geny na 100%. Rexy już wylądowała. Ten już wraca do bazy, ale mu się śpieszy. Ty nigdzie nie wracasz, bo ty tam musisz pilnować Rexy, żeby ona była na wybiegu. Widzicie, jak niewiele nam brakuje do 4 gwiazdek? 0,3. A jakbyśmy tak odwrócili jej uwagę? Mamy po coś jednak flary, nie? Ciekawe, czy to się uda. Szczerze powiedziawszy, nigdy nie korzystałem z tych flar i nawet nie wiem, czy one działają. No cóż, zaraz się okaże. Spróbujmy odwrócić jej uwagę, żeby ona ganiała nas. Nie wiem, spróbujmy z tymi flarami, zobaczymy. Może to wystarczy. Flary w ogóle zostały dodane w dodatku, tym powrót do parku jurajskiego. I szczerze powiedziawszy, nie mam pojęcia, czy to działa. Pip, pip, potrąbmy trochę, zróbmy trochę hałasu, zmuśmy ją do zabawy w berka. Jak nam się położyła na aucie, to trochę ucierpiał samochód, ale tylko 15% straciliśmy. Może poruszają się trochę, bo ma wzrok czuły na ruch. Pip, pip. Pip, pip, pip. Halo, tu jestem. 2 minuty 8 sekund. Jak będzie miała uciekać, jak już będzie wychodzić, to ją usypiamy. Dobra, jedną strzałkę już poślemy. Drugą już też poślimy. No, walnie jeszcze jednego baranka w ścianę. I dostajesz trzecią strzałkę. I dobranoc. Ogrodzenie się naprawiło. Szybko ją przenieśmy. Także chyba właśnie wam pokazuję protipa, jak szybko wykonać tę misję. Mam nadzieję, że jeżeli to tylko o to chodzi w tej misji, mogę się oczywiście mylić. Dowiemy się za 1,5 minuty. A właśnie, a jak ta druga Rexy? O, spoko, ona ma tutaj jeszcze nadmiar terenu. Także będzie ok. Idzie sobie Rexy do ogrodzenia. Ciekawe, czy ona może tutaj przejść. Specjalnie zrobiłem takie małe zakrąglenie, żeby jednak tutaj się nie pakowała. Ale gra może czasami zrobić nas w bambuko. No może jeszcze dla bezpieczeństwa dorzućmy tutaj, powiedzmy. No może niekoniecznie ten. Taka jestem groźna, tak? Pokazujesz, jaka ty jesteś teraz groźna i ważna. Okej. Ładnie ryczysz, lubię dźwięk, jaki ci zrobili w filmie i w grach, także nigdzie nie wracasz. Zobaczcie, jak oni szybko chcą w ogóle wracać do bazy, nie? Ledwo postali nawet nie minutę, a oni już chcą wracać. Chyba przejechałem gości. Dobrze, że to nie ma wpływu na ocenę naszego parku, nie? Tak więc, wszyscy lubią tiranozaura, tak więc... Tak, powtórzyłem się. Wszyscy lubią tiranozaura, więc dzisiaj mamy odcinek tylko i wyłącznie z tiranozaurem. Ta ledwo się obudziła i już chce wyjść. Co za nerwus. Jedną strzałkę już dostaniesz. Oj. Chyba się zorientowała. O-o. 48 sekund, wytrzyma jeszcze tylko trochę.
Bardzo przywaliła tu mocno? Chyba nie. Nie, 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 tam nie chcemy. Pip, pip. Podenerwujmy ją jeszcze trochę. Ona już jest chyba troszkę przymulona. Tam. Tam idź. Mnie tu nie ma. O, o. Unik. Taki jestem dobry, takie uniki. Ej, 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 ściany to ty zostaw, ty wiesz ile to kosztuje? No, już, zostaw, 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 zostaw. Nie no, tak to mi nie rób. Ups. Odechciałeś się? Naprawiamy ogrodzenie. Tak więc, jak widzicie, to by było na tyle w tej misji. Jedyne, co musicie zrobić, to tak naprawdę zadbać o bezpieczeństwo w waszym parku, nie dać Rexy po prostu wyjść, nic więcej, tylko tyle i aż tyle. Jeżeli będziecie postępowali dokładnie tak jak ja, wydaje mi się, że jest to najszybsza metoda. Po prostu siedźcie w samochodzie, jak będzie chciała wyjść, to ją usypiajcie, jak już będzie nawalała głową w mur. To troszkę słabe wyjście, ale no wiecie, te krótkie łapki... Nie wesprze się na mur, tak? Tak więc jeżeli chodzi o tą misję, to by było na tyle. Musicie zadbać o bezpieczeństwo w swoim parku, nie pozwolić Rexy tak naprawdę wyjść na wolność, a nawet jak wyjdzie, to od razu ją uśpić i przetransportować z powrotem na wybieg. Tak więc to by było na tyle w tym materiale. Następny odcinek z kampanii pojawi się niebawem. Myślę, że na weekend coś tam wam jeszcze dogram, może w niedzielę. Zobaczymy, co... kiedy wyjdzie następny odcinek z kampanii, ale na pewno w tym tygodniu coś na moim kanale jeszcze się pojawi. Mam już też nagrany taki rezerwowy materiał, żebyście mieli co oglądać. Pamiętajcie o subiku na kanale. Ja się będę z wami żegnał. Na razie, trzymajcie się. Piąteczka.